Co dzieciom? Chcesz brać udział w układaniu teorii? Prezentowaniu? Dobrze, tak jak Marcin wcześniej wspomniał, pokażemy Wam podłogę, rozłożymy kilka paneli, żebyście zobaczyli, jak ona wygląda w takim świetle dziennym. I może tak kawałek dalej, co? Zobaczymy też. No, spoko. Ojej, uważaj. Tylko czy ja umiem ją złożyć? No, to możemy układać. Będziesz układała. Ja się przyznam szczerze, że trochę się obawiałam tej podłogi. Nie byliśmy do końca zdecydowani, znaczy ja nie byłam. Jeszcze do samego końca mówię, Marcin, a może wybierzemy coś innego, a może coś ciemniejszego, a może coś bardziej w tym takim ala betonie, co wygląda jak płytki betonowe. A Marcin mówi, że nie, że on jest wybierany tą podłogą i że na pewno będzie super. No i w sumie, niestety, miał rację. Ta podłoga faktycznie jest super. I my sobie, nie wiem czy wspominaliśmy wcześniej, ale w sklepie sobie też przykładaliśmy do niej takie ciemniejsze drewno, nie? I szare, coś tam, żeby zobaczyć, jak w ogóle ona będzie pasowała nam. No i wydaje mi się, że jest naprawdę spoko. To może już powiedzieć, jaka to jest w ogóle podłoga. Bo nie wszyscy wiedzą. To jest arbitrum, a kolor to... A few moments later. Coś na B. Na B, Bolonia. W sumie, tak teraz patrzę na tą kamerę, to na dziewiątce nie jest aż tak bardzo przekłamana, co? No nie jest, może piosenki są trochę bardziej widoczne, nie na kamerze. No, te ciemniejsze takie przejścia. Jest, no to tutaj na tej kamerze jest w zasadzie, na kamerze jest tak jak na żywo. No, dobrze. Myślę, że na całości będzie wyglądało spoko do tego stylu, co my chcemy zrobić, to będzie Sika La Fon. No jeszcze jedno. I w sumie ona nawet taka układana, byle jak nawet wygląda spoko, nie? Że właśnie nie trzeba za bardzo stawiać, jak ją układać. Chyba, że wiesz, się będziemy bali, że w jednym miejscu będzie za ciemna, a to będzie jedną, na przykład. Będziesz widziała, jakie jest połączenie te poprzeczne. Że co tam? Czy tu? Nie, na przykład tutaj na rzecz. Dobra, to już będzie trudniej. Nie. Tak mniej więcej tylko połóż, no bo teraz już tak, no to pasami trzeba wkładać. Co? Bałam się, że te pasy będą takie, wiesz, mocno widoczne, że będą pierwsze co to się rzucać oczy, a tutaj jest takie połączenie i chyba nie jest tak źle, co? Jest, no w ogóle nie widać, gdzie jest połączenie. Możesz... No ja powiem Ci szczerze, że myślałam, że ona ma takie mocniejszy ten efekt. A no bo to na wizualizacji takie... było tak chyba dziwnie zrobione. A w sumie jest takie... Bardzo delikatne, takie jakby rozmyte lekko. No i super jest to, że ona naprawdę ma taką strukturę. Że nie wygląda, bo w tych tańszych, może tańszych panelach jest tak, że widać, że to jest takie nadrukowane. Że to jest nadruk i po prostu wygląda to słabo. I... Znaczy no wiesz, no nie możemy od podłogi za 20 zł wymagać, żeby wyglądała jak za 100 zł, nie? No nie, ale mi się wydaje, że wiesz, panele, ten winyl ma ten plus właśnie, że ona ma taką strukturę drewnianą, że wiesz, nie jest taki gładki. Rozumiesz? I na nim chyba też tak nie będzie widać. Chociaż my odkurzamy codziennie, no ale... Chcesz je rozłożyć tam jeszcze, żeby, bo tutaj tak pada teraz światło, chcesz zobaczyć w innym świetle? Tak, tutaj sobie w tym kącie różne. No to dobrze. No to już wygląda trochę ciemniej. No. Nie wiem, masz światła. Ale i tak.
teraz w kamerze widać te, że tu jest na przykład jaśniej, tam ciemniej, zobacz, a na żywo tak nie wygląda. No nie, bo jest no, tutaj, ciemne. Tutaj widać takie, o zobacz jak pokazuję palcem, tu jest jasne, a tu nagle takie bardzo ciemne, a na żywo to bardziej jest tak, że się zlewa. Też myślę, że dużo zależy od tego, jak jest ułożone, nie? No i generalnie tutaj ułożyliśmy to, umówmy się, byle jak. Te połączenia nie są w żaden sposób zrobione, ale naprawdę jest... Różni się, strasznie się różni. Kolorem na kamerze? Teraz, tak, na kamerze teraz się różni. Jest... Kamera bardziej podbija te ciemne, ciemne wstawki. Na żywo tak to nie wygląda. I na kamerze bardziej widać te takie pasy łaciate. Tak jak na żywo... wizualizacji, nie? No, teraz na kamerze wygląda tak, jak było na wizualizacji, a na żywo tak nie jest. Tak nie wygląda. No. No, w sumie obojętnie. Obojętnie, z której strony bym mnie poszedł, to po prostu tak pada światło, że tak to wygląda. Chciała podobać się Kserkowi. Podoba się Kserkowi, podoba. Jedzie mi się podobać, to... Czyli co, jednak zadowolona jesteś? Tak, jestem zadowolona. No, wolałabym mieć, wiesz, cenę dwa razy. No to każdy by wolał. Ale... Znaczy każdy. No, ale nie te pieniądze. No a tu jeszcze, wiesz, ze współpracy z Arbitonem udało się zaoszczędzić trochę. Dużo. Ale myślę, że fajnie będzie z tym ciemnym i takim beżowym szarym. Tak, to co chcieliśmy, tak elegancko, nowocześnie, minimalistycznie, połączenie, o ile się da tak połączyć, zobaczymy, to myślę, że wygląda si. Dobra decyzja. Dobrą decyzję podjąłeś. No i tym pozytywnym akcentem kończymy. A jeszcze wspomnę tylko, że będziemy dzisiaj jechać po płytki do kotłowni. A właśnie, trzeba wymierzyć. Wybierać, tak, popatrzymy, to... Wypadałoby takie jakieś tanie znaleźć, nie? W sensie tanie, jest przeceny, bo nie potrzebujemy dużo metrów. Nie, no tak, nie potrzebujemy dużo metrów, więc może się uda wyrwać jakieś fajne płytki po prostu w przecenie. Ja widzę siebie tu. No. Nieźle. Także jeszcze szybka przymiarka płytek. I lecimy. Tutaj mamy kolor popielaty. Chyba pasuje idealnie w sumie do... Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Może nie widać. No. Najtańsza płytka na ścianę, jaką znaleźliśmy. Trzy dyszki. A teraz na podłogę? Cyk. Gdzie nie, to robimy już srebrne, tak? Srebrne. No, będzie idealnie. Będzie spoko. Zaszaleliśmy z podłogą. A bo tu 6 zrobiliśmy? Tak. Dobrze, słuchajcie, dojechałem z całym transportem. Ale jak widzicie, noc mnie została. No i tak to jest. Tu załatwić, tu kupić. Trochę pojeździliśmy. Zakupy jeszcze trzeba było zrobić. No ale już jest. Ja to wszystko teraz sobie rozładuję i zaraz wam powiem i pokażę co i jak. No i teraz tak. Jeżeli chodzi o płytki na ścianę, kupiliśmy 16 metrów. Jakoś tak to wyjdzie akurat tak, że będą trzy warstwy, tak? Czyli tam na około 1,80 m zdecydowaliśmy się, że robimy płytki, a co będzie wyżej między płytkami a sufitem, to jeszcze zobaczymy. Co to jest za firma? To jest chyba jakiś no name. Tutaj znaleźliśmy, słuchajcie, płytki po prostu za 30 zł w Leroyu. Byliśmy w Obi, byliśmy w Nexterio, natomiast wszędzie były, albo w Obi na przykład nie było wystarczającej ilości metrów, a cena była taka sama, a w Nexterio to w ogóle jakieś tam końcówki albo też ceny w ogóle, słuchajcie, z kosmosu. Także tak to wygląda na ścianę. Oczywiście kupiliśmy więcej, bo to wiadomo, jakieś docinki, gdzieś tam pewnie płytka pęknie, bo będę robił to, no, w sensie kafelkować, będę drugi czy trzeci raz w życiu. Natomiast wiecie jak to jest. Oczywiście płytki 60x60. Na podłogę troszeczkę inny wzór, ale też szarość.
One są akurat z Paradyża i tutaj powiem wam, polecieliśmy trochę, bo miały być i tu najtańsze, ale w sumie uznaliśmy, że po podłodze nie ma tam za dużo metrów, więc kupimy coś droższego, a co nam się bardzo podoba. Więc wleciały z Paradyża na podłogę 50 zł za metr. Tych kupiliśmy 6 metrów, jakoś tak, plus minus. No i generalnie za płytki tam wyszło 880 czy 890 zł. Jak będę robił kotłownię, to sobie wszystko też podliczymy. Kleje, silikony, jakieś tam listwy, nielistwy i tak dalej. To będzie oczywiście wszystko w podsumowaniu. Dobra, rozpakowane. Także tak jak widzicie, taki wzór, jest to jakaś taka szarość, beton z jakimiś tam ciemniejszymi plamami, tu jakieś tam też niby kamyczki, to generalnie wpada chyba też troszeczkę w takie lastryko delikatne, to wędruje na podłogę, a jeżeli chodzi o ściany, to mamy w zasadzie taką szarość, ona może troszeczkę w taki delikatny beż wpada, też coś takiego betonowego, ale w miarę jasnego, bo zależało nam na tym, żeby było w kotłowni, w pomieszczeniu gospodarczym jasno, żeby nie było widać jakiegoś tam brudu. To będzie pomieszczenie, wydaje mi się, przez które będziemy chodzić najwięcej, no bo drzwiami wejściowymi to raczej wychodzić nie będziemy za często. Natomiast wiecie, z garażu do domu, z domu do garażu. Także myślę, że decyzja jest ok. Wiadomo, chcielibyśmy zrobić jakoś tą kotłownię, pomieszczenie gospodarcze, typu, nie wiem, jakaś ładna biała cegiełka na podłodze, jakieś tam wzorki i tak dalej. No ale to już nie te pieniądze, słuchajcie, także nie ma co wydziwiać. Ważne, żeby było ładnie, schludno i czysto w takich pomieszczeniach gospodarczych, więc myślę, że tak będzie. Dobra, tyle ode mnie. Noc mnie została. Zawijam do domu.